Cześć kochani, niektórzy się dopytywali kiedy, no to nastał ten moment, mamy Passata dwulitrowego z 2009 roku na wymianę sprzęgła. Nie chcę, nie lubię, ale muszę, tak to powiem, jak połowa mechaników albo jak 90% mam zepsute plecy i takie rzeczy mi te plecy jeszcze bardziej psują, no ale jak mi dali, to trzeba zrobić. A jak robię, to już nakręcę filmik. Co, gdzie, jak i nie więcej robimy, wiadomo. Zaczynamy pokrywa, ściągamy to, ściągamy cały filtr powietrza z obudową, ze wszystkim. Odkręcamy baterię, odkręcamy na dole podstawę od baterii na trzech śrubkach. I prawie mamy górę rozebraną. Rozbiorę to i pokażę wam, jak to wygląda po rozebraniu. Ok kochani, 5 minut później mamy już porozbierane podstawy. To jest od akumulatora podstawa. Jakieś tam kawałki plastików, jakieś tam filtry sobie leżą, akumulator. No i co teraz dalej? Prosto, łatwo i przyjemnie. To po prostu zsuńmy sobie. Z tym tu akurat nie ma większego problemu. Kable od przyłączania biegów, po prostu w ten sposób to zsuwamy. Tu mamy zapinkę, ostatnio się kolega z nią męczył, aż mnie zawołał, nie wierzyłem. Po prostu podważamy do góry i sobie ją zsuwamy, nie zgubmy jej, bo tam w to miejsce nie wiadomo co później założyć. Także to mamy zsunięte, to mam, teraz drugą ręką dokończę to, możemy to sobie odkręcić, później to poruszać, wyjąć do góry, jakieś tam czujniki podkręcać. Od kabli od przełączenia biegów mamy tu jedną śrubkę, drugą, trzecią. Kable tu gdzieś sobie tu na górę zaczepmy te kable w to miejsce. Tu mamy jakiś spornik, jedna trzynastka tu, druga tam. Mamy cylinderek hydrauliczny od sprzęgła, też go. Tylko te dwie śrubki, nie odczepiajmy tych przewodów, żadnych tu dziwnych rzeczy nie róbmy, żebyśmy nie musieli później tego odpowietrzać. No teraz to porozkręcam, pokażę wam, jak to wygląda mniej więcej. Odkręcimy tu od rozrusznika masę i tą górną śrubę. Później tu mamy jeszcze jedną od plusa. I później od rozrusznika na dole jedną śrubkę, rozrusznik sobie wyciągniemy. No mówię, tą skrzynię, mój rekord jest 40 minut i była skrzynia na ziemi. Najwięcej schodzi z półośkami oczywiście. Widzicie, tu jest półośka. Tam jest paręnaście śrubek od półośki. Możemy to odkręcić od góry, też tak już robiłem. Grzewotka na powietrze, pyk cyk. Możemy od dołu, to już jak wy uważacie, jak wam będzie lepiej. No okej, porozkręcałem tą górę. I zobaczcie, jak to wygląda po rozebraniu. Cylinderek hamulcowy tu sobie wisi. Tu sobie wiszą linki od zmiany biegów. Tam gdzieś na jakimś haczykach zaczepione. Masa odkręcona. Od rozrusznika podkręcane, tu to wszystko leży. Zdjęta ta łapa taka od zmiany biegów. Zdjęty taka druga część tej łapy od zmiany biegów. Ten spornik jest zdjęty, który tutaj był. Także mam od góry praktycznie wszystko załatwione, powiem wam szczerze. Możemy sobie teraz odkręcić płośkę jak chcemy. Tam jest taki gwiazdkowy kluczyk, te takie drobne gwiazdeczki. Jeżeli nie, to możemy to samo od dołu zrobić, tam to też nie ma problemu. I co nam zostało od góry? Zobaczcie. Dwie duże śrubeczki na 18 kluczyk. Tu mamy jeszcze jedną. Też jest 18 kluczyk. I w sumie od góry wszystko. Podwiesimy sobie zaraz silnik na specjalnym takim sporniku. Odkręcimy te dwie. Później tą aluminiową łapę odkręcimy z boku od strony koła. No ok, jak już mamy górę porozbieraną, tak jak na moim filmiku, podnosimy auto do góry, ściągnijmy koła, oba z przodu. I teraz tak, pokażę wam coś. Ta część nadkola odkręcamy, to samo z drugiej strony, ok? Odkręcamy tą śrubeczkę, bo musimy wyjąć sobie półośkę, tak? Ja półośkę odkręciłem od góry.
Tak, mam mówiłem, jak ściągniemy te nadkole, mamy idealny dostęp do płoski, żeby odkręcić się od dołu. No ale to od Was zależy, jak Wy sobie to zrobicie. Czyli nadkole, koło, od płoski śrubę tam odkręcamy i pokażę Wam co od dołu. Te trzy śrubeczki od wahacza, wahacz na dół. Będzie nam wtedy łatwiej pół ośkę wyciągnąć. I to samo z drugiej strony. Osłonę od silnika i później jak to porozbieram, to nakręcę dalej, co jak gdzie robimy. Ok, nadkola podkręcane. Możemy ściągnąć. Mamy skrzynię biegu, zobaczcie jak to tu wygląda prosto. Jedna trzynastka, pod spodem osiemnastka, rozrusznik wyciągniemy sobie. Tą rurę sobie od interkulera odkręćmy. Będzie prosić tą później skrzynię wyjąć. Łącznik stabilizatora odkręćmy, prościej wyjąć skrzynię. Druga strona na razie jeszcze jest nierozebrana. Było możliwe, że nie będę jednak rozbierał, zobaczymy. Półośka, osłona półośki ta plastikowa i może tą półośkę sobie na górę gdzieś zaczepię, żeby nie przeszkadzała. Tu mamy jeszcze jedną śrubę do skrzyni. Tu mamy 16, 16, 16. I to by było na tyle. No, naprawdę nie ma dużo przy tym roboty. Później sobie opuszczę całą skrzynię na dół jeszcze razem z silnikiem. I to mamy na górze od bocznej łapy 3 szesnastki. Widzicie? 1, 2, 3. Porozkręcam i za chwilę nakręcę dalej. Kochani, skrzynia prawie wyjęta. Nie wiem, ile to czasu minęło, ale dzisiaj mi się nie chce za bardzo pracować. Nie chcę mi się z tym spieszyć, ale to tak, nie powinno Wam zająć dłużej niż godzinkę, półtora może. Zobaczcie, opuszczona jest skrzynia razem z silnikiem, bo wisi sobie tam na dźwigu, tam widać podpórkę. 16-3 odkręcamy tą łapę, nie będzie nam przeszkadzała, nie będzie nas denerwować. Pokażę Wam co jeszcze, odkręciłem płośka, nie zdjąłem tego, nie odkręcałem jednak. Wisi sobie o, na haczyku na górze podpięta. Flanszę odkręciłem, tam jest szósteczka imbus. To nie będzie nam przeszkadzać i nie będzie się haczyć o koło zamachowe. Osiemnastka, kluczyk tutaj. Tu był taki mały, mała blaszka, taki cover mały na jedną śrubkę. Też jest odkręcony. To by było na tyle tak naprawdę. Zobaczcie co nam zostało. Raz, dwa, trzy śrubki. To gdzieś tam sobie można też będzie zaczepić za chwilę, żeby nam nie przeszkadzało i koniec. Trzy śrubki tu i skrzynia wypad robi. Dobra, dzięki. Zobaczcie, okej, skrzynia jest zrzucona. Zobaczcie jaki ma kolor, słoneczko tak zwane. Widać, że było przegrzane, to wszystko jest zardzewiałe. Dlatego pedał od sprzęgła wcisnąć w podłogę, no nie było łatwo. Zaraz to będę rozbierał, czyścił, wszystko mył. Zobaczcie jak wygląda tutaj łożysko oporowe. To wszystko też już jest poprzegrzewane i różne ma kolorki. Też będzie wszystko wymyte. I wszystko będzie nowe założone, zobaczcie. Mamy koło dwumotowe. Nowe. Mamy tarczę sprzęgła nową. Mamy słoneczko nowe, widzicie? Tak z ciekawości Wam powiem, że auto ma przejechane 100 tysięcy mil, tak jest 160 tysięcy kilometrów. A i tak dobry wynik jak na Volkswagena. Bo widziałem już tu sprzęga do wymiany po 20 tysiącach, a zdarzyło się nawet po 4 milach. Nie wiem co klient z tym zrobił, wziął nowe auto od nas, po 4 milach wrócił na lawecie ze spalonym sprzęgłem. Dobra, porozbieram, pokażę dalej jak to wygląda. Okej, zobaczcie, skrzynię mamy umytą. Ten ślizg jest bardzo ważny, żeby on był w miarę czysty, bez korozji. Jego można też wymienić, nieraz jak go dostaję nowego, nieraz nie. Dzisiaj nie dostałem, no to zostaje stary, tylko umyty. Łapa umyta. Tu mamy stare części. Tu mamy założone nowe koło zamachowe. I zobaczcie, to koło tylko na jednej pozycji będzie pasować. Najłatwiej to znaleźć, że te dwie śrubki po prawej stronie są zaraz obok siebie. Inaczej go nie założymy, inaczej no nie będą te otwory pasowały. I to mamy, zobaczcie, przez cały nowy zestaw śrubek, łożysko oporowe. Do docisku i do koła zamachowego nowe śrubki. Skręcamy to w całość.
Będziemy zaraz zakładali skrzynię. Jeszcze wam co powiem, jest specjalny smar. Warto to sobie tu delikatnie nasmarować. I tak samo w tych miejscach tą łapę. I o to nam lekko chodziło i dłużej pochodziło. Ok, kochani, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Bardzo ważną. A mianowicie ta dziurka. To jest nawałek atakujący do skrzyni. Zobaczcie, to tarcza wchodzi w to miejsce, tak? I teraz tarcza też idzie w to miejsce, tak? Bardzo ważna rzecz, żeby była osiowość. Jeżeli to nie będzie wszystko na jednej osi, o, tak jak jest teraz, to niestety, ale nie założycie skrzyni biegów z powrotem, albo coś uszkodzicie. Tego jest potrzebny wam taki właśnie przyrząd, jak ja mam. Ja mam akurat metalowy Volkswagena. Zobaczcie, równie dobrze może być plastikowy. Wiem, że chyba Lukas dawał nawet do pudełka takie plastikowe z zestawem sprzęgła. I to musi wam być w jednej osi razem, żeby wałek wszedł w to miejsce, jak to będzie wszystko razem skręcone. Sprzedam wam jeszcze jeden patent, co mi ktoś sprzedał kiedyś. Wiem, że działa, ale trzeba być z nim ostrożnym. Ale jak się nie ma innego wyjścia naprawdę, nie ma się jak ustawić tego sprzęgła idealnie na docisku i na kole zamachowym. Wiecie, co można zrobić? Też w to nie wierzyłem, ale już na to wypróbowałem dwa razy. Działa. Super glue. Kropelka tu, kropelka tu. I to kropelka naprawdę wielkości tego łebka tutaj, nie większa. I przyklejamy sobie tą tarczę w ten sposób, tak? Patrzymy, czy jest równo z każdej strony. Możemy sobie ją przykleić, założyć na auto. Później jest problem z zerwaniem tego. Uwierzcie mi, że kropelka super glue, dwie takie kropelki. A już widziałem przypadek, że kolega od nowa rozbierał skrzynię biegów i wymieniał to na nowe, bo się nie odkleiło. A jak się odkleiło, to z kawałkiem układziny. Także to jest naprawdę ostateczność, nie polecam. Aczkolwiek jak już macie auto rozebrane, nie macie jak go złożyć, bo nie ma narzędzi, to jest taka ostateczna ostateczność. Dobra, składam to z powrotem i później nakręcę resztę. Ok, kochani, większe rzeczy już mam poskładane. Praktycznie zostały takie drobnice tutaj od góry i tam od dołu. Dobra, moje takie rady, które wam mogę dać, jakbyście mieli to robić pierwszy raz, ale za drugi raz to już będziecie wiedzieli. Kabel od zmiany biegów na końcu zakładamy. Załóżmy sobie pierwszy wzrusznik, przykręćmy przewody, od masy nie zapomnijmy. Od plusa głównego, tam od wzbudzenia, pozakładamy sobie czujniki. Załóżmy sobie cylinderek od sprzęgła, dokręćmy go. Załóżmy sobie ten łącznik. Później po cylinderku dokręćmy go. Bagaż założycie przed, no to później cylinderek będzie ciężko kręcić. Załóżmy sobie te cały mechanizm od zmiany biegów. Nasmarujmy to wszystko jakimkolwiek smarem, żeby już nam więcej nie korodowało, żeby to wszystko ładnie chodziło. Leciutko. Nie zapomnijcie o tej śrubie tutaj. Od wężyka od płynu do cylinderka hamulcowego. Tak jak mówiłem, odpowietrzać nie musimy, bo nie rozszczepialiśmy przewodów. Także to wszystko powinno być od razu w pełni sprawne. Co nam teraz zostało? Zostało nam założyć właśnie przewody od biegów, podstawę od baterii, podkręcać filtr powietrza, obudowę całą. I to by było na tyle. I tam od dołu łapa od skrzyni biegu bez odkręcona. Pozakładać koła, te sworznie wszystko poskręcać. No i tyle. Dobra, dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że w czymś się przydałem, że byłem pomocny w jakikolwiek sposób. Jak macie jakieś pytania, piszcie śmiało. W miarę możliwości postaram się odpisać. Nie bądźcie źli, jeżeli to będzie trwało jakiś czas. No i pozdrawiam serdecznie. Dzięki.